Dzień dobry kochani, dzisiaj zapraszamy Was do Sanktuarium Słoni. Po raz drugi z Magdą się wybieramy na słonie, bo się zakochaliśmy w tych wielkich zwierzętach. I co? Zapraszamy na... Zobaczymy jak to będzie, bo to inne miejsce, inna trasa, inna... Przygoda. Inna przygoda, zobaczymy co to będzie, a teraz musimy być cichutko, bo tam Pan tłumaczy wszystko na temat słoni, co lubią jeść, jak wygląda ich pielęgnacja. W sanktuarium, w którym się właśnie znajdujemy, jest 25 słoni uratowanych z cyrków, z różnych miejsc, gdzie są zamknięte w klatkach. Niektóre te słonie mają choroby psychiczne i na przykład ten słoń, który jest z tyłu za mną, cały czas bez przerwy się rusza. Jenny. Oh. Imię tego słonia to jest Jenny. She's mom, yes? Oh. Dlatego jej dajemy bez... A, grandma, okej. Babcia. Dlatego dajemy jej bez skóry, bo ona jest babcią i nie ma już zębów. Bananki. To jak cukierki. Tak, bo banany to są dla nich. Tak mi się chciało dzisiaj arbuza od rana. Kacper jeździł i szukał, ale nie było. W okolicy nic otwartego jeszcze, zanim tu przyjechaliśmy. Więc takie mam szczęście i podjadałam słoniom. Słonie coś mają takiego spokojnego w sobie, że bardzo uspokajają człowieka. Za pierwszym razem to czułem troszkę bardziej, był inny zupełnie klimat, taki tak. Bardziej na dziko. Dziko, na dziko. Tym razem jesteśmy bardziej tacy zamknięci w jakimś zatoczeni płotem z bambusów, bardziej zamknięta przestrzeń niż otwarta. Teraz są takie stacje, bo wtedy my podróżowaliśmy przez tą dżunglę z tymi słoniami. I one szły razem z nami, jakby szliśmy tak wspólnie, a tak. Teraz są takie, że tutaj są słonie do karmienia, gdzieś tam indziej będą do czegoś tam innego robienia. Zaraz się przekonamy. I mam wrażenie, że tutaj będziemy się przesuwać, one nie będą razem z nami sobie spacerować, tak jak w zeszłym roku było, tylko będziemy po prostu, bo tu jest 25 słoni, tutaj mamy jakieś 7, więc myślę, że po prostu gdzieś tam na trasie będziemy się... Znajdziemy kolejne. A karmienie słoni jest cudowne. Zwłaszcza jak można podbierać imię. Rybuzika. I bananki. I bananki. Tak, ale tak jak powiedziałam wcześniej, słonie bardzo mocno uspokajają, czuć od nich takiego ciepło, dobrą energię. No ja jestem tutaj bardzo mocno spokojny, a ty? O, za spokoju. Ładujemy bateryjki słoniami. Oprócz tego jest chyba 45 stopni. No. Tam, wczoraj padał deszcz.
tam będą ryżowe kule. Nie wiem, jak mi się to podaje, ale na pewno fajnie. Try watermelon. Nie wiem, to nie wygląda aż tak smakowicie. Nie będziemy tego próbować. Wyprawa na słonie dobiegła właśnie końca. Planujemy jeszcze gdzieś wyskoczyć. Musimy dogadać gdzie. A to jest trudne, nie będziemy ukrywać. Więc musimy znaleźć jakiś dobry kompromis i was zabrać w wspaniałe jeszcze jedno miejsce. My, kochani, chyba nie potrzebujemy kompromisu, tylko się zdecydować na coś, bo Kacper mówi, że pojedzie wszędzie. Ja też, więc a wszędzie można jechać. Nie da się jechać wszędzie naraz, więc musimy zdecydować, gdzie najpierw. Więc zabieramy was tam, gdzie pojedziemy. Zobaczymy. Po tym, jak się zdecydujemy, gdzie chcemy jechać.